W ostatnich odcinkach opowiadałem o legendach, ludziach, którzy odmienili oblicze świata i nadali igrzyskom niezwykłego charakteru. Co więc powiecie na historię człowieka, który pomimo 3 złotych medali oraz 2 medali Mistrzostw Świata jest dziś niemal całkowicie zapomniany, mimo bycia bardzo aktywnym w mediach społecznościowych, gdzie nagrywa filmiki o samym sobie. Drodzy Państwo, przed Wami historia jedynego hiszpańskiego triumfatora Pucharu Świata w biegach narciarskich, Johana Millega. Jeżeli jesteście zaskoczeni nazwiskiem, to nie jest to pomyłka. Johan Millek reprezentował Hiszpanię, choć nie przez całą karierę. Urodził się bowiem w niewielkim mieście Markoberdorf w Bawarii w roku 1970. Mając całkiem przyzwoite warunki fizyczne, mógł wybierać pomiędzy kilkoma dyscyplinami. Zdecydował się jednak na popularne wówczas biegi narciarskie. Jego idolami z całą pewnością byli gwiazdorzy tego sportu. Szwedzi Gunde Svan oraz Thomas Wassberg. Obaj byli wszechstronnie uzdolnieni i wielokrotnie zdobywali medale najważniejszych imprez. Svan był również pierwszym w historii 5-krotnym triumfatorem Pucharu Świata. Gdy Szwed po raz 5 wznosił ręce w geście triumfu, Millek jeszcze jako reprezentant RFN zdobywał tytuł Mistrza Świata Juniorów, mając 19 lat. Był nadzieją w swoim państwie. Miał zastąpić doświadczonego Jochena Bejle. W Millegu widziano wielki potencjał, lecz na jego nieszczęście wchodził w dorosłą karierę w czasach przemian ustrojowych. Reprezentacje RFN i NRD zostały połączone, a w jednej kadrze Niemiec nie mógł być pewne miejsce. Co prawda udało mu się zadebiutować już w 1991 roku, rok po zdobyciu 2 tytułu Mistrza Świata Juniorów, jednak startował sporadycznie i głównie na najdłuższych dystansach. To właśnie biegi długie stały się jego specjalnością. W swoim pierwszym starcie w elicie zaczął naprawdę świetnie. W amerykańskim Thunder Bay zajął 4 miejsce, tuż za 3 Norwegami. Pomimo tego w tym sezonie wystąpił jedynie w 2 innych zawodach. Tkoń w styczniu oraz Wensdalen w marcu. To właśnie w Szwecji ponownie zajął 4 miejsce. Tym razem ustępując Tomiemu Morganowi, Bjørnovi Dalle oraz Wladimirowi Smirnowowi. Kolejne lata to już dosyć specyficzna historia. Był chimeryczny i bardzo niestabilny. Zdarzały się zarówno dobre występy, jak 4 miejsce w Val d'Ifeme czy 12 w Lahti. Zdarzały się również miejsca w 6 czy 7 dziesiątce, jak na przykład miało to miejsce w Ramsau. W tym momencie zaczyna się również inna historia. Historia, którą można nazwać wojną Millek kontra reszta świata. Pierwszy konflikt z trenerem miał miejsce jeszcze zanim tak naprawdę okrzepł w zawodach najwyższej rangi. Sztab Niemieckiej Federacji Biegowej nie potrafił dotrzeć do krnąbrnego młodzieńca. Ten zaś zaczął się izolować od grupy i coraz więcej czasu spędzał w samotności. W tym momencie z pewnością spodziewacie się historii o tym, że nastąpił przełom, a Millek osiągnął życiową formę. Otóż nie. W sezonie 93-94 wydawało się, że w istocie zaczął iść w dobrą stronę, ale po zwycięstwach w Tauplitz przyszły przeciętne wyniki w Pucharze Świata. Coraz więcej czasu poświęcał na kłótniach ze szkoleniowcami, coraz więcej również mówił o swoich duchowych potrzebach. Potrafił przyjść na wywiad z Biblią, twierdząc, że naród niemiecki obraża jego uczucia religijne, że czuje się tłamszony i niezrozumiany. Innymi słowy, nie podoba mu się absolutnie nic, co reprezentuje federacja. Pomimo tego pojechał na igrzyska do Lillehammer, które skończyły się dla niego bez szału. Zajął 17 miejsce w biegu na 10 km, 8 miejsce w biegu pościgowym, a także 9 w swojej koronnej dyscyplinie, biegu na 30 km. Co ciekawe, nie wystąpił w tym biegu żaden Polak, ale mogliśmy obejrzeć kilku naprawdę egzotycznych zawodników, jak na przykład 2 reprezentantów Liechtensteinu. Mariusza Haslera, który ukończył bieg na 21 miejscu, oraz Stefana Kunca, który przebiegł 55. Rok po Lillehammer konflikt z federacją przerodził się w prawdziwą wojnę. Millek został odsunięty od reprezentowania kraju i wrócił dopiero na Mistrzostwa Świata. Młodzieniec to pokorniał, to znów rozgrzewał konflikt. Wszystko po to, by dostać jeszcze jedną szansę, którą, jak się później okaże, zmarnował przez swój wybuchowy temperament i brak stabilności. W 96 otarł się o podium w fińskim Vuokatti czy czeskim Sztyrbskim Plesie.
Co jednak o wiele ważniejsze, ustabilizował formę i zaczął regularnie przyjeżdżać w górnej połowie stawki. Bardzo nierówny zawodnik do tej pory stał się nadzwyczaj solidnym. I tu powinna się zacząć ta cukierkowa historia, w której to Milek stopniowo, krok po kroku, staje się coraz lepszym zawodnikiem i w końcu pokornieje. Ale to byłoby zbyt piękne. Johan uznał, że co prawda na stoku idzie mu coraz lepiej, więc czas zrobić z siebie wariata przed kamerami. Tak więc w mix-zonie popijał sobie wodę święconą czy wykrzywiał twarz. Nerwowo szukał błędnym wzrokiem punktu za kamerzystą. Zdarzały się również przerażające żarty na kolegach z kadry, jak przebieranie się za postacie z horrorów. Chodząc po wiosce zawodniczej śpiewał także operę. Bardzo, bardzo głośno. Jak nie trudno się domyślić, przeszkadzał tym rozgrzewce. Słowem, dziś zrobiłby zapewne karierę jako YouTuber lub TikToker. Wówczas zostało to jednak bardzo źle odebrane, a nad Johanem zapadł wyrok. Dożywotni zakaz reprezentowania Niemiec. Nieodwołalnie. Po igrzyskach w Nagano zmienił więc narodowość, zaprzyjaźnił się tam również z dwoma ludźmi, Juanem Jesusem Gutierrezem Cuevasem oraz Haricem Zunzu Zegui, którzy otwarli mu drogę do hiszpańskiego obywatelstwa. Pod zmienioną banderą Milek wrócił i to w świetnym stylu. 10 grudnia 1999 roku zwyciężył po raz pierwszy w karierze w biegu na 15 km. Był też pierwszym reprezentantem Hiszpanii, który wygrał w Pucharze Świata. W kolejnych zawodach plasował się na kolejno 6. i 4. miejscu. Po nowym roku rozpoczął swój marsz po triumf w Pucharze Świata. Zwycięstwo w Moskwie, 2. miejsce w Nowym Mieście, 5. w Trondheim, 2. w Lillehammer, znów 5. w Ulrichen, a następnie 2 triumfy. Sezon zdobycia kryształowej kuli przypieczętował 2. miejscem w Bormio. Rok później cały czas prezentował wysoką formę, kończąc Puchar Świata na 2. miejscu za Szwedem Perem Elofsonem. Wiadomo więc było, że na igrzyskach w Salt Lake City walka o medale rozstrzygnie się pomiędzy nim a Norwegami. Spodziewano się zaciętej walki, rywalizacji do końca i nic z tego nie wyszło. Milek zgarnia całą pulę. Wygrał 3 razy, nie pozostawiając nikomu złudzeń. To tego dnia był najlepszy. Niesiony dopingiem publiczności napisał fenomenalną historię o tym, że do niedawna przeciętny biegacz może zostać najlepszym w historii. Jednak trzeba się zastanowić, czy ten doping był jedynie wsparciem publiczności. To samo pytanie zadali sobie działacze World Anti-Doping Agency, która poddała w wątpliwość uczciwość naturalizowanego Hiszpana. Milek zażywał środki rozszerzające płuca, spalające tkankę tłuszczową, przyspieszające budowę mięśni, innymi słowy, robił wszystko co w jego mocy, aby wygrać. Tym zabawniejsze jest to, że stracił medale wskutek apelacji. Początkowo odebrano mu jedynie złoto z biegu pościgowego. Ten jednak nie zgadzał się z decyzją arbitrów i nakazał ponowne przebadanie swojego moczu, tym razem z każdego startu. Tak więc, świadomie bądź nie, wydał tym samym wyrok na samego siebie. Po tej kuriozalnej sytuacji rozpoczęło się prawdziwe polowanie na czarownicę. Oskarżano trenera, lekarzy, agentów, a nawet kucharzy i pracowników recepcji hotelowej. Skazany robił wszystko co w jego mocy, aby uniknąć kary. Ponownie postanowił się odwołać, co skutkowało przebadaniem losowo kilku prób z lat 2000-2003 i tym samym anulowanie jego wyników z 2 ostatnich sezonów. Zostawiony sam sobie oraz w jego ocenie niesłusznie oskarżony, postanowił z wielkim żalem opuścić trasy biegów i zakończyć karierę. Nie został jednak dziennikarzem, trenerem, ani nawet celebrytą. Ciężko stwierdzić, z czego się utrzymuje, ale wiadomo, że prowadzi kanał na YouTube. Kanał oczywiście nazywa się Johan Milek. Początkowo wrzucał jedynie swoje najlepsze wyścigi z muzyką inspiracyjną. Później nielegalnie streamował zawody Pucharu Świata, a obecnie wciąż możemy znaleźć na jego kanale materiały publikowane bez zgody, a posiadające prawa autorskie Eurosportu i CNN. Z mojej perspektywy to dosyć ciekawa postać, ponieważ prawdopodobnie jest to człowiek albo bardzo szukający sławy, albo chory psychicznie. Tak czy tak, jest dowodem na to, że ludzie są w stanie zrobić wszystko, aby tylko o nich mówiono i aby zapisać się w historii.
A co wy o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. To by było na tyle. Dziękuję za słuchanie kolejnego odcinka podcastu Sitius, Altius, Fortius.